28 do 30 maja 2018 roku w Dortmundzie odbył się 12. Ogólnoniemiecki Kongres Seniorów. Organizatorem kongresu była Federalna Grupa Robocza Organizacji Senioralnych BACS. Wśród 15 tysięcy gości kongresu znalazła się także polska delegacja z reprezentantami Sejmu, Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji WRZOS, Ogólnopolskiego Porozumienia o Współpracy Rad Seniorów i Polskiej Unii Seniorów. Tym razem mottem odbywającego się co 3 lata kongresu było Brücken bauen, budowanie mostów. Bez mostów nie da się pokonać przepaści, różnic, dzielących grupy społeczne, dzielących różne klasy społeczne, dzielących różne grupy interesów. Ja, das Wichtigste im Leben ist, dass man von einem Menschen zu dem anderen Menschen Brücken baut. Najważniejsze w życiu jest, by budować mosty od człowieka do człowieka i nie niszczyć dobrych relacji międzyludzkich. Bez mostów, bez dobrego wzajemnego współdziałania nie możemy dobrze kształtować ani świata, ani wzajemnych relacji. Jestem bardzo zadowolona, że miałam możliwość poznania Polskiej Unii Seniorów i pana Janusza Marszałka i jako przedstawicielka BACSO z poziomu brukselskiej Europejskiej Komisji Społeczno-Gospodarczej mogłam powiedzieć, jak to dobrze jest, gdy wiele organizacji i wiele zaangażowanych ludzi z Niemiec razem skutecznie współpracuje. Takiej dobrej współpracy życzę również w Polsce. Zawsze warto budować mosty. Wszystkie mosty są bardzo ważne. Rozmowa, dialog pokazuje, jak ważne jest budowanie właśnie takich mostów, jakie tutaj mamy. Tak samo właśnie wspólne budowanie mostów również nam pokazuje, jakie to jest ważne. Powinniśmy rozmawiać wspólnie o seniorach, o osobach starszych. Powinniśmy słuchać również osób starszych. Nie powinno nic się dziać bez ich wiedzy, bez ich udziału. To oni w zasadzie pokazują nam to, co jest dla nich najważniejsze i czego oczekują od nas. W obu krajach mamy wielu starzejących się ludzi. To jest wyzwanie społeczne. To także wielka szansa, by w dobrym zdrowiu starzeć się. Razem rozmawiamy o tych kwestiach. Problemy są podobne, ludzie się starzeją, ale pozostają członkami społeczeństwa i tak ma być. Budowanie mostów jest to wyzwanie zarówno dla seniorów w Polsce, jak i dla seniorów w Niemczech, czyli budowanie w BACSO jest wyzwaniem dla wszystkich seniorów w Europie. Przede wszystkim takie budowanie mostów to również budowanie w integracji międzypokoleniowej, zarówno w edukacji, w integracji, w wyzwaniach pod kątem wspólnych warsztatów, wykładów, edukatorów, łączenia pokoleń. To musi być trwałe, to nie mogą być kładki, to muszą być bardzo silne mosty przy wspólnej integracji. Cieszymy się zawsze z wizyty gości zagranicznych, a szczególnie z kontaktów z Polską. Polska delegacja nie po raz pierwszy uczestniczy w ogólnoniemieckich Dniach Seniora. Razem byliśmy już w Lipsku, Frankfurcie i teraz w Dortmund. Bądźmy dla siebie otwarci, otwórzmy swoje serca na wzajemną współpracę, bo przez budowanie mostów osiągniemy lepsze jutro. Już w 1992 roku uzgodniliśmy, zanim Polska przystąpiła do Unii Europejskiej, by wzajemnie wymieniać się naszymi doświadczeniami w obszarze polityki senioralnej. To jest naturalnie jeden z elementów naszego dobrego sąsiedztwa. I tak, staliśmy się już od dawna koalicjantami.
Budowanie mostów jest tworzenie nowych dróg, nowych możliwości pomiędzy organizacjami senioralnymi, które w Niemczech są bardzo mocno już utwierdzone w życiu codziennym. Natomiast my, jako polskie organizacje senioralne, musimy tworzyć nowe drogi do pojednania, do tworzenia kwestii, które są dla nas istotne z uwagi na to, że jest duże rozproszenie w Polsce organizacji pozarządowych i organizacji senioralnych. Tutaj nie mamy jednolitej płaszczyzny, która daje nam możliwość jednego głosu. Wszystko jest, że tak powiem, jeszcze przed nami do zbudowania płaszczyzny, do zbudowania tych mostów, trwałych mostów, które muszą między nami zaistnieć. Dużo kobiet z Polski pracuje w Nadrenii Północnej Westfalii i w całych Niemczech przy pielęgnacji osób starszych, w rodzinach i domach seniorów. Bardzo jestem wdzięczny tym wszystkim ludziom z Polski, którzy przyjeżdżają do Niemiec, troszczą się o osoby starsze, wymagające pielęgnacji. Dążę do tego, by opiekunowie osób starszych z Polski, a także z innych krajów Europy Wschodniej, którzy w Niemczech pracują, mieć zapewnione lepsze, przyzwoite warunki pracy i płacy. Dlatego bardzo ważne jest zarówno w Niemczech, jak i w Polsce, byśmy tworzyli bezpieczne, oficjalne struktury dobrze zorganizowanej opieki pielęgnacyjnej dla osób starszych. Moim zdaniem warto budować mosty, ponieważ te mosty to mosty międzypokoleniowe, mosty realne, aktywizacyjne, które dają dużo możliwości. Możliwości nie tylko dla seniorów, ale też dla dzieci, młodzieży, a też dla osób, które chcą się zaangażować w życie senioralne. Delegacja polska, będąc gościem na tych dniach seniora tutaj w Dortmundzie w Niemczech, może bezpośrednio skorzystać z bogatego ogromu doświadczeń dotyczących obchodzenia się z seniorami. To temat, który jest tematem przyszłości, ponieważ wiemy dokładnie, że oba społeczeństwa, zarówno polskie, jak i niemieckie, starzeją się w tempie wręcz arytmetycznym. Niemcy od lat mają wypracowany faktycznie perfekcyjnie system opieki nad seniorami, zarówno w formie opieki w domu, jak i opieki w domach seniora. To są gotowe wzorce, które należy po prostu podejrzeć, podpatrzeć i zaadoptować na rynek polski. Bardzo się cieszymy, że polskie organizacje seniorskie chcą budować mosty do Niemiec. Także ze strony niemieckich organizacji seniorskich jest duże zainteresowanie, by budować międzynarodowe mosty, wymieniać doświadczenia z innymi i rozmawiać, jakie kroki podejmować i jak tworzyć dobrą politykę dla osób starszych i dla innych pokoleń. Bardzo się cieszymy, że od 2 lat prowadzimy rozmowy i bardzo konkretnie rozważamy, na jakich sprawach się skoncentrować, aby razem tworzyć dobrą międzynarodową politykę senioralną. Dwunaste dni seniora w Dortmundzie. Pierwsze wrażenie, jakie mnie osobiście się nasuwa, to jest to, że mamy tu 15 tysięcy uczestników i to nie są tylko osoby w wieku starszym, ale to są też osoby w wieku średnim, w wieku młodszym. To są przedstawiciele różnych organizacji pozarządowych, ale również firm komercyjnych, a przede wszystkim polityki i administracji. Jest to kolejna okazja do tego, żeby spotkać się i popatrzeć na świat taki, jak jest dzisiaj, zobaczyć, czy i na ile jest seniorom przyjazny, czy nie, i co można wspólnie zrobić, żeby tę sytuację poprawiać. Zarówno dla polskich gości, jak i niemieckich gospodarzy kongres był okazją do wzajemnego poznawania się, wymiany doświadczeń oraz planowania współpracy.
Warto czerpać dobre wzorce z Baxo. Warto czerpać i dzielić się tymi wzorcami, które są u nas dobre. To powinniśmy wzajemnie wymieniać się, powinniśmy razem dążyć do tego, żeby właśnie osobom starszym, seniorom, osobom niesamodzielnym żyło się jak najlepiej. Mam duże doświadczenie z działania w wielu organizacjach na poziomie lokalnym, niemieckim i europejskim, a także z poziomu parlamentarnego. Gdy wiele organizacji społecznych działa, to początkowo zdarza się najczęściej, że każda na własną rękę próbuje wywalczyć wsparcie finansowe. Wtedy pojawiają się konflikty interesów. Współpraca jest też bardzo ograniczona. Organizacje chcą być lepsze od pozostałych i zdobywać indywidualnie jak największe finansowe wsparcie, by się rozwijać. Tak też było na początku i u nas z wieloma organizacjami. Okazało się jednak, że razem działając można osiągnąć o wiele więcej. Razem jesteśmy mocni. Co prawda działając osobno też możemy wiele osiągnąć, ale we wspólnym działaniu możemy osiągnąć o wiele więcej. Takie doświadczenie będzie także w Polsce konieczne. Zapewne wśród uniwersytetów trzeciego wieku są pojedyncze, które stwierdzają, my potrafimy samodzielnie najlepiej działać, nie potrzebujemy innych. Inne mówią, z tymi tylko razem chcemy współpracować, z innymi nie. Ta droga do stworzenia organizacji parasolowej dla współdziałania wielu organizacji senioralnych jest takim mostem z dodatkowym dachem. Jest podobna do zbudowania domu. Dach ma być mocny i musi być dobrze zaprojektowany. Tego życzę Państwu, choć na pewno nie uda się tego osiągnąć z dnia na dzień. Dla mnie najważniejsze budowanie mostów międzypokoleniowych, które możemy wspólnie realizować. Te mosty międzypokoleniowe są dla mnie jako młodej dość osoby bardzo ważne, ponieważ kiedy rozmawiam z seniorami, którzy mają swoich wnuków na emigracji, bardzo często brakuje tej międzypokoleniowości. Dlatego myślę, że obydwa państwa, czyli Polska i Niemcy, mogą wspólnie zrobić jeden most, który będzie nie tylko wybudowany, ale będzie realny, będzie on żywy i to jest najważniejsze w międzypokoleniowości. Budowanie mostów międzypokoleniowych jest bardzo, bardzo ważne, zwłaszcza, że my, młode pokolenie, czasami jesteśmy zbyt zabiegani, a seniorzy dają nam spokój i dają nam bardzo wiele wskazówek, jak lepiej się zorganizować w pracy. Na przykład przy tworzeniu wspólnych projektów, przy przekazywaniu sobie doświadczeń. Chcemy mieć przyjazne relacje z polskim społeczeństwem i także dobre kontakty. I takie tu znaleźliśmy. Wspólnie przeżyliśmy miłe godziny i mam nadzieję, że wzajemnie się od siebie wiele nauczyliśmy. Z tego kongresu odczułam bardzo duże wsparcie, jeżeli chodzi o pokolenie to młodsze, czyli już tu była integracja międzypokoleniowa, ale również bardzo dobra organizacja, bardzo przyjaźnie nastawiona na współpracę z seniorami w Polsce, co jest bardzo dla nas cenne, że możemy tutaj gościć, reprezentować godnie naszych seniorów, zarówno uniwersytety, jak i rady seniorów. Bardzo jesteśmy zadowoleni ze wspólnego spotkania. Polska delegacja daje nam w rozmowach możliwość spojrzenia również poza granice naszego kraju, a także do pokazania, czym się w Niemczech zajmujemy w obszarze pracy na rzecz seniorów i polityki senioralnej. Wspólnie spędzone tu dni były czasem bardzo intensywnej, wzajemnej wymiany myśli i doświadczeń. Gdybym miał odpowiedzieć na pytanie, czego polscy seniorzy mogliby się uczyć od niemieckich, to bym powiedział ducha samoorganizacji. To jest coś, co jeszcze w Polsce nie jest tak rozwinięte. Mamy wysoki stopień nieufności społecznej, braku zaufania społecznego. To są statystyki. I to skutkuje między innymi tym, że mamy w Polsce stosunkowo mniej różnego rodzaju inicjatyw, stowarzyszeń, klubów, sieci, na zasadzie również pomocy sąsiedzkiej. A druga chyba sprawa to jest zaangażowanie wolontariackie. W Niemczech jest tak, że zdecydowana większość wolontariuszy to są osoby w wieku senioralnym.
Polsce to są osoby w wieku młodym, w zdecydowanej większości, i to jest też piękne, ale jeżeli chcemy mówić o seniorach, to wydaje mi się, że po zaspokojeniu tych podstawowych potrzeb to by była droga do tego, żeby proces starzenia się nieuchronny był jakiś lepszy, jakiś piękniejszy, tylko że do tego muszą być zabezpieczone podstawowe potrzeby, to jest podstawa. Z punktu widzenia Federalnego Ministerstwa Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży bardzo ważna jest współpraca z organizacją parasolową BAKSO, jednoczącą we współdziałaniu 117 organizacji seniorskich w Niemczech. BAKSO ma bezpośredni dostęp do informacji o sytuacji seniorów i przekazuje nam tę wiedzę, byśmy mogli podejmować właściwe decyzje. Mówi nam, co powinniśmy czynić, by jak najlepiej służyć tej ważnej grupie społecznej. Jesteśmy za to BAKSO bardzo wdzięczni. Gdybyśmy nie mieli BAKSO, to musielibyśmy taką organizację koniecznie powołać do życia. Tegoroczne spotkanie w Niemczech stworzone przez BAKSO jest dla nas niesamowitym doświadczeniem z uwagi na to, że Niemcy przez długie lata także borykali się z problemami powiązań pomiędzy wszystkimi organizacjami senioralnymi. To stworzyli już w 1990 roku mniej więcej porozumienie na zasadzie BAKSO, które daje nam lekcję, kierunek działania dla polskich organizacji senioralnych, które są w takiej fazie niedokończonych, że tak powiem, działań. Musimy to ukierunkować, musimy to na tyle dobrze przemyśleć i wprowadzić w życie, by przykładem BAKSO stworzyć organizację, jednolitą organizację w Polsce, która umożliwi jednolity kierunek działania wszystkich naszych organizacji. Myślę, że aktualnie nie bardzo można sobie pozwolić na samodzielne organizowanie pielęgnacji osób starszych w rodzinach, jak to było w Niemczech jeszcze do początku lat 90. Myślę, że także w innych krajach europejskich stawiane są pytania, czy istnieje potrzeba wprowadzenia solidarnych systemów do zabezpieczenia potrzeb pielęgnacyjnych. Na te pytania muszą odpowiedzieć politycy w Polsce. Ja nie mogę mieszać się do wewnętrznej polityki. Jest jednak przy aktualnym postępie medycyny coraz więcej ludzi dożywających późne wieku, a w ostatniej fazie życia potrzebne jest szczególne wsparcie. Kiedyś taka opieka organizowana była w rodzinach, ale w obecnym rozwoju społecznym, kiedy dzieci wyjeżdżają na krańce świata po zakończeniu edukacji, rodziny nie są już w stanie zapewnić dobrej opieki w domu. Dlatego byliśmy przed 25 laty zmuszeni do wprowadzenia ustawowego, solidarnego zabezpieczenia finansowych potrzeb dla osób wymagających stałej pielęgnacji. Jestem posłanką od 2 lat, ale już dużo wcześniej zajmowałam się społecznie seniorami. Spotykałam się z działaczami walczącymi o niepodległość Polski. Starałam się gdzieś pokazać tą solidarność międzypokoleniową, żeby te osoby właśnie starsze przekazywały tą wiedzę, historię, to co same przeżyły właśnie tym młodym osobom takim, które dopiero wchodzą w dorosłe życie. Uważam, że budowanie właśnie też tych mostów międzypokoleniowych jest bardzo ważne. Wiemy, że sytuacja jest już krytyczna. Wiele domów seniora w Niemczech, choć ma wolne łóżka, niestety nie przyjmuje nowych pensjonariuszy z braku personelu. To jest pięta Achillesa, która będzie się powiększała. W Polsce sytuacja jest tragiczna o tyle, że nie ma nawet tej pięty Achillesa, że tam po prostu sił kwalifikowanych do pracy z seniorami, których liczba, podobnie jak w Niemczech, rośnie z miesiąca na miesiąc, z roku na rok, jest praktycznie znikoma, praktycznie żadna. I to jest to, co ja uważam jest najpilniejsze dla strony polskiej do załatwienia. Wykorzystanie dobrych, sprawdzonych, podkreślam, sprawdzonych wzorców ze strony niemieckiej.
BAKSO, Federalna Wspólnota Robocza Organizacji Senioralnych, jako stowarzyszenie zrzeszające wiele niemieckich organizacji pozarządowych, ma swoją historię. Potrzebowała czasu, by się tak rozrosnąć i umocnić. BAKSO jest teraz bardzo ważnym graczem i kluczową organizacją w Niemczech w polityce senioralnej. Organizuje prace naukowe i badawcze i ma moc sprawczą, by przy jednym stole omawiać sprawy z przedstawicielami organizacji społecznych, świata nauki i instytucjami politycznymi. BAKSO to teraz aktywna i kompetentna organizacja parasolowa. Obserwacje poczynione przez polską delegację podczas kongresu, liczne spotkania i rozmowy prowadziły najczęściej do jednego wniosku. Konieczności utworzenia polskiej organizacji parasolowej dla wszystkich ugrupowań senioralnych w oparciu o doświadczenia niemieckiej BAKSO. Ważne jest, żebyśmy już nie tylko rozmawiali, tylko zaczęli działać, żeby w Polsce powstał odpowiednik organizacji takiej, która jest jak BAKSO. Dlatego, że skupiają wokół siebie ponad 117 organizacji pozarządowych, czyli osoby starsze tego potrzebują, tego chcą. Chcą, żeby wspólnie usiąść i wspólnie o nich rozmawiać, żebyśmy nie byli podzieleni, żebyśmy mogli razem pochylić się nad ich losem. Polskie organizacje działające na rzecz seniorów dojrzały także do tego, by na wzór niemieckiej BAKSO połączyć się w działaniach pod jednym szyldem. Doszło bowiem do powstania mostu porozumienia pomiędzy kilkoma polskimi organizacjami seniorskimi i teraz spotkaliśmy się razem w Niemczech, by nawiązać wzajemne kontakty, by powiedzieć, jak nam się udało taką organizację parasolową stworzyć. Dlatego bardzo jesteśmy zadowoleni, że polska delegacja przybyła do nas do Dortmundu, byśmy razem mogli przedyskutować, jak my funkcjonujemy, jakie mamy problemy do rozwiązania, jakie szanse daje budowanie wzajemnych mostów niemiecko-niemieckich, a także w relacjach polsko-niemieckich i polsko-polskich w obszarze działania organizacji pracujących na rzecz seniorów. Dobrym przykładem było to, że tutaj mogliśmy się pojawić na tym kongresie i na pewno skorzystamy z doświadczeń, z dobrych praktyk i wsparcia kolegów i koleżanek tutaj z BAKSO. Seniorów w Polsce jest około 9 milionów. Tych organizacji jest bardzo dużo, zaczynając od chociażby kół gospodyń wiejskich, małych rad seniorów, jeżeli chodzi o służby też mundurowe. Wszyscy oczekujemy wspólnych działań, czyli integracji, doradztwa, wspólnych planów. Zbyt duża już jest ilość właśnie seniorów. Najważniejsze, abyśmy mówili jednym głosem w naszych sprawach dotyczących zarówno bezpieczeństwa, informacji, edukacji seniorów, jak i właśnie integracji i zrozumienia z młodym i w młodym pokoleniu. Mam nadzieję, że naszą współpracę będziemy mogli dalej kontynuować poprzez dalsze wzajemne spotkania, rozmowy i wymianę z polskimi organizacjami senioralnymi. Jeżeli dojrzeje w Polsce myśl utworzenia polskiego odpowiednika niemieckiej BAKSO, to będziemy się cieszyć i chętnie będziemy się dzielić naszymi doświadczeniami. Gdyby w Polsce taka inicjatywa powstała, sieciowania organizacji senioralnych i utworzenia jednolitej reprezentacji niezależnej od partii politycznych, niezależnej od kierunków politycznych, to ja myślę, że jakość życia i seniorów, i innych grup społecznych, żeby się poprawiła, że to byłby dobry wkład do poprawy jakości życia, ponieważ w żadnym kraju sama polityka, w sensie politycy, posłowie, posłanki, członkowie rządu nie są w stanie takich problemów rozwiązywać bez udziału społeczeństwa obywatelskiego. A
Z naszą Baksą mamy bardzo dobre doświadczenia i chętnie będziemy się tymi doświadczeniami dzielić. Jeżeli polska strona będzie chciała podjąć się podobnego działania, to będziemy się cieszyć. Myślę, że warto się wzajemnie od siebie uczyć. Na pewno korzystne będzie także dla nas skorzystanie z doświadczeń polskich. To będzie ciekawa kooperacja polskich i niemieckich organizacji NGO. Musimy stworzyć odpowiednik BAKSO z uwagi na to, że działanie wszystkich organizacji senioralnych jest rozproszone. Każda organizacja działa na własne, że tak powiem, potrzeby. Budowanie organizacji BAKSO jest dla nas absolutnie konieczne i potrzebne, tak żebyśmy mogli jednym głosem mówić we wszystkich organizacjach senioralnych. Jeżeli inny kraj chciałby skorzystać z doświadczeń, jakie my w Niemczech mamy w zakresie funkcjonowania ustawowego ubezpieczenia pielęgnacyjnego, to chętnie stoimy do dyspozycji w doradztwie i dzieleniu się wypracowanymi doświadczeniami. Lepiej jest korzystać z doświadczeń innych, unikać robienia niepotrzebnych błędów. Polska, jak wiemy, ma najniższy współczynnik urodzin w Europie, 1,29 dziecka na rodzinę, co stawia Polskę na ostatnim miejscu w Europie i podobnie jak tutaj w Niemczech, na horyzoncie widzimy bardzo dokładnie katastrofę, która wisi nad polskim społeczeństwem. Wiemy z oficjalnych prognoz, że w roku 2040 Polska będzie liczyła sobie 32 miliony obywateli, z tego połowę stanowić będą seniorzy, obywatele, w wieku 65+. Na pewno pozostaniemy w dobrym kontakcie. Tak się umówiliśmy, że będziemy razem o tym rozmawiać, w jaki sposób wspierać tworzenie polskiego odpowiednika BAKSO. Jesteśmy zainteresowani, by z innymi krajami Europy mieć przyjazne relacje. Były tu także, prócz polskiej, delegacje z Austrii i Irlandii. Ta współpraca powinna być dalej kontynuowana. Zajmujemy się działaniami na rzecz osób starszych i chętnie dzielimy się zdobytymi doświadczeniami. Cieszę się z możliwości naszej konkretnej współpracy i mam nadzieję, że razem uda nam się wiele osiągnąć.